Przez lata zabierał widzów tam, gdzie pieprz rośnie. Tony Halik, wybitny polski podróżnik, przyszedł na świat dokładnie 97 lat temu w Toruniu. Michał Adamski, witam Państwa i zapraszam na główne wydanie zbliżeń. Halik całe życie podkreślał, że urodził się w Grodzie Kopernika, był z tego dumny i też już mieszkając w Polsce w latach 80. i 90. przyjeżdżał tutaj na spotkania z publicznością. Pokazujemy, że podróżowanie ma sens, że to jest inny sposób na życie, bardzo ciekawy, że można przeżyć nasze życie nie tylko w jednym miejscu. My w tę podróż zabierzemy Państwa nieco później, a od czego zaczynamy? Jarosław Gowin w regionie. Rozwój polskich uczelni, rozwój instytutów naukowych wymaga zdecydowanego zwiększenia nakładów. Wicepremier i minister nauki spotkał się w Bydgoszczy ze środowiskiem akademickim. Jest to nieprawdopodobna szansa. Po 60 latach pora na remont. Prawdopodobnie filharmonia w obecnym kształcie przestanie istnieć. Bydgoscy radni ponad podziałami wspierają rozbudowę filharmonii. Rzeźbiarz, samouk, artysta. Jest człowiekiem zasłużonym. Rok 2018 we Włocławku będzie rokiem Stanisława Zagajewskiego. Więcej pieniędzy na badania naukowe i wzmocnienie uczelni regionalnych. Wicepremier Jarosław Gowin przedstawił w Bydgoszczy założenia nowej ustawy o szkolnictwie wyższym. Według proponowanych zmian uczelnie o potencjale regionalnym nie będą musiały konkurować o dofinansowanie z największymi uczelniami w kraju. Ministerialne pieniądze będą przekazywane do każdego województwa. Już w tym roku rząd przeznaczy na naukę dodatkowy 1 mld zł. Rektorzy uczelni z regionu liczą, że będzie to dla nich szansa na rozwój. Już w czerwcu na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ruszy rekrutacja na nowy kierunek – prawo w biznesie. To szansa na współpracę z dużymi firmami i kilkumiesięczne praktyki zawodowe, a właśnie na praktycznej nauce zawodu studentom zależy najbardziej. Na pewno więcej praktyk w czasie studiów, żeby jeszcze lepiej przygotować się do przyszłej pracy. Idą zmiany. To ma być przełomowy rok w szkolnictwie wyższym. Więcej pieniędzy na badania naukowe, publikacje, ale przede wszystkim na wzmocnienie uczelni regionalnych. Przewiduje to nowa ustawa, która ma zreformować szkolnictwo wyższe. O wypracowanych już założeniach tzw. konstytucji dla nauki mówił w Bydgoszczy minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. Uczelnie regionalne nie będą musiały już rywalizować o dofinansowanie z największymi uniwersytetami w kraju. W ramach projektu Regionalnych Inicjatyw Doskonałości każde województwo otrzyma co roku 3 granty na rozwój naukowy, każdy w wysokości 3 milionów złotych. Te granty przeznaczone będą na badania naukowe wiodące dla danej uczelni czy danego regionu obszarach nauki. W regionie to szeroko pojęta humanistyka, nauki społeczne, sztuka, ale także obszar nauk ścisłych i inżynierskich. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy stawia na mechanikę, budowę i eksploatację maszyn, elektrotechnikę czy telekomunikację. Jest to nieprawdopodobna szansa, by te obszary jeszcze bardziej rozwinąć i znaczyć w skali kraju znacznie więcej niż nawet dzisiaj znaczymy. Na rozwój liczy też Bydgoski Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, który w ostatniej ocenie ministerialnej otrzymał w przypadku 2 wydziałów kategorię A, najwyższą. To oznacza wyższą subwencję i lepszą pozycję w ubieganiu się o granty. To nas jak gdyby dobrze ustawia w kontekście właśnie regionalnych inicjatyw doskonałości. Mam nadzieję, że znowu we współpracy środowiskowej wymyślimy takie projekty, które w województwie muszą wygrać po prostu. Będzie też konkurs na uczelnie badawcze, które otrzymają dodatkowy strumień pieniędzy. Tu jako jedyny w regionie szansę ma Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. On będzie mógł startować w konkursie na tak zwaną uczelnię badawczą i myślę, że ma duże szanse sukcesu. Ministerstwo zachęca uczelnie, by korzystając z nowych przepisów ustawy współpracowały ze sobą. To zwiększy ich szanse w konkursach. Zmiany mają też integrować region. Te uczelnie, które tutaj się bardzo dobrze rozwijają, będą
będą musiały współpracować również ze szkołami branżowymi regionu, dla dobra regionu. W lutym projekt ustawy 2.0 trafi do Sejmu. Ma szansę wejść w życie jeszcze w październiku. W tegorocznym budżecie na naukę i szkolnictwo rząd przeznaczy dodatkowy 1 mld zł. Bydgoszcz, Krystyna Rymaszewska. A więcej o planowanych zmianach w rozmowie dnia. Gościem Grażyny Rakowicz będzie wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. Początek tego programu o godzinie 19. O szkolnictwie wyższym, także w jutrzejszym Klubie Kultura. Gośćmi Pauliny Rubczak będą m.in. profesor Jacek Woźny, rektor UKW oraz profesor Tomasz Topoliński, rektor UTP. Obie uczelnie zamierzają wspierać się w realizacji założeń nowej ustawy. Klub Kultura jutro o godzinie 17.35. Plany modernizacji i rozbudowy Filharmonii Pomorskiej, a także troska o utrzymanie wyjątkowej akustyki obiektu zajęła radnych Bydgoszczy. Podczas sesji Rady Miasta radni dyskutowali również o wprowadzeniu ulg w komunikacji miejskiej dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Po długiej debacie uchwała została przyjęta jednogłośnie. Bilet uczniowski będzie obowiązywał od 1 marca. Miejsce znane melomanom nie tylko z Bydgoszczy, ale całego kraju. Po 60 latach funkcjonowania Filharmonia Pomorska stoi przed dużym wyzwaniem – modernizacją i rozbudową. Dyrektor Maciej Puto podkreślał, że bez inwestycji w placówkę straci ona swoją renomę, bo straci muzyków, a gwiazdy światowej sławy przestaną przyjeżdżać, by koncertować w tym miejscu. A co jeśli tego zadania nie będzie nam dane zrealizować? Tu, proszę Państwa, powiem krótko. Prawdopodobnie Filharmonia w obecnym kształcie przestanie istnieć. Filharmonia czeka na uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania, by ruszyć z procesem inwestycyjnym. Zgodę na zmianę i przebudowę musi również wyrazić wojewódzki konserwator zabytków. Plany placówki wspiera Urząd Marszałkowski. To jest naprawdę ostatni dzwonek, żeby w końcu wziąć się za Filharmonię. I my taką świadomość mamy. Wpisaliśmy to jako jeden z naszych priorytetów inwestycyjnych w obrębie kultury. Dlatego w budżecie województwa na ten rok zapewniono 350 tysięcy złotych na ewentualne działania związane z inwestycją, ale potrzebne będzie również wsparcie centralne, bo koszt inwestycji to ponad 160 milionów złotych. Tutaj jest bardzo piękna inicjatywa, że wszyscy radni się w to wpisują, ponad podziały polityczne. Widzimy taką potrzebę, żeby Filharmonię Pomorską ratować. Stanowisko w sprawie wspierania planów rozbudowy i modernizacji przyjęto jednogłośnie. W swojej sprawie na sesji Rady Miasta pojawili się również pracownicy Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej. W listopadzie 2017 roku Sejmik Województwa podjął uchwałę intencyjną w sprawie zamiaru połączenia biblioteki z Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli. Miałoby powstać Kujawsko-Pomorskie Centrum Wspierania Edukacji. Zaniepokojeni połączeniem są pracownicy biblioteki. Niepokoimy się, jak to wpłynie na losy biblioteki. Boimy się, że biblioteka może być niedofinansowana. Radni jednogłośnie przyjęli apel do marszałka o przeprowadzenie konsultacji w tej sprawie i zachowanie statusu biblioteki jako niezależnej placówki. Takie łączenie nie będzie z korzyścią dla wypracowanej marki, dla wypracowanej tradycji tej biblioteki, którą wszyscy przecież cenimy i chcemy, żeby się rozwijała jako niezależna instytucja. Wicemarszałek uspokajał, że utworzenie Kujawsko-Pomorskiego Centrum Wspierania Edukacji w Bydgoszczy nie zmieni nic w funkcjonowaniu dwóch instytucji. Ma na celu jedynie wspieranie innowacyjności w nauczaniu. Ten pomysł jest dobry, ale też nie zamierzamy go przeprowadzać w atmosferze niepokoju, niezrozumienia. Będziemy rozmawiali, jesteśmy gotowi wstrzymać się z realizacją tego pomysłu, aż wszyscy przekonamy się do niego, że jest właściwy. Rada Miasta jednogłośnie przyjęła również uchwałę, która wprowadza ulgi na bilety komunikacji miejskiej. Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów za bilet miesięczny zapłacą 10 zł, a za roczny 100 zł. Za darmo z komunikacji korzystać będą uczniowie, którzy otrzymują stypendium socjalne i ci, którzy są wychowankami placówek opiekuńczych. Wychowawczych. Zmiany będą kosztować miasto 1,5 miliona złotych. Bydgoszcz, Katarzyna Ormanowska. 73 lata temu Bydgoszcz została wyzwolona spod hitlerowskiej okupacji. Przedstawiciele miasta, wojsko, kombatanci i młodzież uczcili tę rocznicę na cmentarzu przy ulicy Toruńskiej. Były kwiaty, znicze i przemówienia. Wówczas tak naprawdę przyszła wolność. W 1945 tej wolności nie było. Byliśmy cały czas państwem, które zależało od innych, od mocarstwa na wschodzie. Tam zapadały decyzje. Ale na pewno nie ci, których groby są choćby tu na cmentarzu albo na wielu, wielu innych miejscach upamiętniających
ich śmierć i walkę są odpowiedzialni za to, co się wydarzyło. Oni walczyli o Polskę wolną, przelewali swoją krew, tracili życie. Stąd wielki nasz moralny obowiązek tutaj przybyć im za to wszystko podziękować. Módlmy się za wszystkich zmarłych, których groby znajdują się na tym cmentarzu lub gdziekolwiek na świecie, a zwłaszcza za wszystkich poległych i ofiary ostatnich wojen, wszystkich tych, którzy polegli w obronie naszego miasta. Mieście na to wolność zapanowała, bo to był reżim taki, no reżim hitlerowski był. A to teraz całkowicie swoboda, miasto się rozwija, zupełnie jest coś innego. Wiadomo, że dzisiejsza młodzież trochę inny ma pogląd na to, bo ci, którzy przeszli wojnę, to nie znają wojny, jakie to są skutki. A dzisiaj tylko z filmów, a filmy nie zawsze dają odbicie. Historię, żebyśmy wiedzieli na przyszłe lata jakby... Co się stało, że jakby oddajemy hołd Polakom. I to jest ważne według ciebie? Tak. A dlaczego? No bo tradycje są ważne dla Polaków bardzo. Oglądają państwo główne wydanie zbliżeń, co jeszcze przed nami. Grüne Woche w Berlinie. Smaki regionu wśród kulinariów z całego świata. Fabryka Lloyda, bydgoski zabytek przemysłowy bez tajemnic. Włamanie do biura Jana Klawitera, posła prawicy Rzeczpospolitej. Były burmistrz Rumi startował w wyborach parlamentarnych z listy Prawa i Sprawiedliwości. Wszedł do Sejmu z województwa pomorskiego, ale także w Toruniu przy ulicy Przedzamcze jest jego biuro. W nocy z poniedziałku na wtorek w Toruniu doszło do włamania w kamienicy przy ulicy Przedzamcze. W budynku mieści się kilka lokali, m.in. biuro posła Jana Klawitera. Nie wiążemy tego z innymi zajściami czy atakami na inne biura posłów poselskie, które miały miejsce w ostatnim czasie w Polsce. Natomiast traktujemy to jako pewnego rodzaju atak rabunkowy, z tym, że nie bagatelizujemy całej sytuacji. Przestępcy włamali się do placówek znajdujących się w tym samym budynku, przede wszystkim do biura stowarzyszenia Civitas Christiana, które zgłosiło to zdarzenie na policję. Włamywacze dokonali zniszczeń oraz porozrzucali flagi partyjne prawicy Rzeczypospolitej. Jednak z samego biura poselskiego nic nie zginęło. Dochodzenie w tej sprawie prowadzi Komenda Miejska Policji w Toruniu. To postępowanie jest na początkowym etapie, natomiast najbardziej prawdopodobnym tutaj motywem działania sprawcy to jest motyw rabunkowy. Policjanci ustalają, kto stoi za tym zdarzeniem. Sprawcy może grozić do 10 lat więzienia. I zmieniamy temat. To największa impreza rolno-spożywcza na świecie. Smaki z całej kuli ziemskiej, a wśród nich także gęsina, smalec, miody i soki z regionu. W Berlinie trwają targi Grüne Woche i są tam również wystawcy z Kujaw i Pomorza. Dla województwa ten rok w stolicy Niemiec jest szczególny, bo region świętuje 25-lecie obecności na targach. Wiosna w środku zimy? W stolicy Niemiec jest to możliwe. O tej porze roku Berlin rozkwita. Kultura, tradycja i smaki ze wszystkich zakątków świata, kilkadziesiąt krajów, prawie 2000 wystawców i to wszystko w jednym miejscu. A w tym świecie na wyciągnięcie ręki jest też nasz region. A że Kujawy i Pomorze gęsiną stoją, nie mogło jej także i tutaj zabraknąć. Co przede wszystkim smakuje odwiedzającym? No chciałbym zauważyć, że my jesteśmy największym eksporterem mięsa gęsiego właśnie do Niemiec. 20 tysięcy ton w Europie. Jesteśmy potęgą i dlatego też nie mogło nas tutaj zabraknąć. Właśnie przyjechaliśmy fantastycznymi wyrobami z gęsiny. Jak widzimy, pasztet, mamy smalec, mamy półgęski, mamy gęsi. Mamy pierogi z mięsem gęsim. Obecnie mamy trend i szukamy wszyscy zdrowej żywności ekologicznej. Konsument szuka takiego produktu i dlatego też spiżarnia kujawsko-pomorska przygotowała ofertę produktów pod takiego też konsumenta. Ten rok dla naszego regionu jest szczególny, bo wystawiamy się w Berlinie po raz 25, ale przecież region można poznawać nie tylko raz w roku. Kiedy jeszcze? Tak, przez cały rok. Poprzez członkostwo województwa kujawsko-pomorskiego w Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego. Tutaj w Berlinie również te firmy są reprezentowane. Na czym polega działalność sieci?
przede wszystkim na promocji żywności wysokiej jakości. Jest to żywność, którą można pokazywać i smakuje wszystkim. W związku z tym jest to wizytówka naszego województwa. Nikogo nie trzeba przekonywać. W Berlinie jest cały świat, dlatego nas także nie mogło tu zabraknąć. Ze stolicy Niemiec dla zbliżeń Joanna Sikora. Był rzeźbiarzem samoukiem, uznawany za jednego z najwybitniejszych polskich twórców sztuki naiwnej. Stanisław Zagajewski utożsamiany jest z Włocławkiem, tak jak Nikifor z Krynicą. Zbliża się 10. rocznica śmierci tego wyjątkowego człowieka. Rok 2018 we Włocławku ogłoszono właśnie rokiem Stanisława Zagajewskiego. Stanisław Zagajewski był artystą wyjątkowym, samotnikiem i samoukiem. Kochał zwierzęta. W 1929 roku jako dziecko został znaleziony przed jednym z warszawskich kościołów. Nie wiedział, skąd pochodzi i jak się nazywa. Żył po to, aby tworzyć. Na to Pan Bóg dał talent po to, żeby on z tego talentu oddał owoc stokrotny. Włocławianinem był z wyboru, kojarzył go każdy, nie skończył żadnej szkoły, a swoje rzeźby samodzielnie tworzył w mieszkaniu. Poza ogromnym talentem cechowała go skromność i pracowitość. Że jako dziecko spotykałem go niemal każdego dnia, jak peregrynował po śmietnikach. Chyba prekursorem był, bo to nie było takie powszechne zajęcie wówczas. Ale on to robi w poszukiwaniu materiałów do twórczości, głównie tej twórczości zimowej. To był człowiek, który zawsze musiał tworzyć. Współcześnie jego prace doceniają krytycy na całym świecie. Prezentowane są nie tylko w polskich galeriach, na stałe we Włocławku. Zasłoną dzięki monumentalnym ołtarzom zaliczany jest do grona twórców nurtu Art Bru. Zmarł w 2008 roku. Za życia zdążył rozsławić Włocławek. Przy okazji 10. rocznicy śmierci na pewno o tym będziemy pamiętać bardzo. I to jest nie tylko nasz obowiązek, ale także troszkę nasz interes, tak możemy powiedzieć, bo my chcemy być dzięki Stanisławowi Zagajewskiemu, a także wespół z nim głośni na świecie. 2018 rok we Włocławku będzie rokiem Stanisława Zagajewskiego. Z tej okazji zaplanowano sporo wydarzeń kulturalnych. Między innymi wystawę prac polskich prymitywistów, a także tradycyjny już konkurs rzeźbiarski dla dzieci i młodzieży. Chcemy przez ten cały rok mówić o twórczości Stanisława Zagajewskiego. Chcemy przybliżyć postać Stanisława Zagajewskiego. Chcemy po prostu edukować dzieci, młodzież, ale też i mieszkańców naszego miasta. Zaplanowano także konkurs na projekt pomnika Stanisława Zagajewskiego, małego, wielkiego artysty, który każde wyróżnienie przyjmował z wdzięcznością. Tego w życiu nie miałem nigdy, a się nie spodziewałem, żeby już takim wielkim być. To była ostatnia okazja, by zwiedzić fabrykę Lloyda przed renowacją. Oryginalne wnętrza przyciągnęły mieszkańców Bydgoszczy, także byłych pracowników zakładu. Dawna stocznia zmieni nie tylko wygląd, także przeznaczenie. Właściciel obiektu liczy na podpowiedzi, co może powstać w zabytkowym budynku. Dawna stocznia i fabryka maszyn przy ulicy Fordońskiej powoli wraca do miejskiej przestrzeni. Po wymianie dachu i okien, naprawie konstrukcji nośnej budynku oraz remoncie elewacji przyszedł czas na pracę w środku. Dlatego to ostatni moment, by zobaczyć oryginalne wnętrze. Drzwi do budynku zostały dziś otwarte dla zwiedzających. Wśród nich znaleźli się miłośnicy miasta. Po latach chętnie wrócili tu również byli pracownicy zakładu. Z sentymentem, ale z wielką przykrością. No ja mówię, szkoda, że to zostało tak wygolone, że nie ma. To była prawdziwa podróż sentymentalna. Po tej ścianie warsztaty, stoły warsztatowe. Tutaj była po tej stronie część jedna mechaniczna, tokarnia, obrabiarki. Druga tokarnia tam stała. Fabryka Lloyda przez wiele lat służyła jako hala produkcyjna. Stocznia i fabryka maszyn powstała w 1887 roku w pobliżu portu przeładunkowego. Po 4 latach przejęło ją Bydgoskie Towarzystwo Żeglugi Holowniczej. Produkowano tu m.in. kotły parowe, żurawie, konstrukcje stalowe i urządzenia do wyposażania gorzelni. Dokonywano tu również remontów taboru pływającego. Silników w ogóle się nie wyciągało, to były olbrzymie silniki i to się remontowało wszystko na miejscu. Na barce. Natomiast mechanik miał za zadanie wymontować na przykład tłoki, panewki. Co też ciekawe, panewki były tu fabrykowane, w żegludze.
Ta historia pozostała w pamięci byłych pracowników. Na fotografiach, choć jest ich niewiele, udało się też zachować pojedyncze przedmioty. Teraz obiekt, który powstał ponad 130 lat temu, ma odzyskać dawny blask, a industrialna hala zostać zagospodarowana. Jesteśmy przed etapem wyposażania wnętrza. I chociażby te drzwi otwarte służą temu, że konsultujemy się z mieszkańcami, jak wyobrażają sobie to wnętrze w przyszłości. Bardzo chętnie skorzystamy z tego, co w naszych ankietach napiszą. Podczas wieczornego spotkania swoje pomysły będą podsuwać właścicielom również przedsiębiorcy oraz miejski konserwator zabytków. Rewitalizacja budynku jest wyzwaniem także dlatego, że wpisano go na listę zabytków. Bydgoszcz, Marta Jastrzębska. A teraz o podróży nie tylko przez historię. Przez lata zabierał widzów tam, gdzie pieprz rośnie, tam, gdzie kwitną migdały, czy tam, gdzie pachnie eukaliptus. Dzisiaj to my zapraszamy tam, gdzie urodził się Tony Halik. Ten wybitny polski podróżnik przyszedł na świat dokładnie 97 lat temu w Toruniu. W tym budynku przy placu Świętej Katarzyny 24 stycznia 1921 roku o 5 nad ranem na świat przyszedł Mieczysław Sędzimir Antoni Halik. Rodzina krótko mieszkała w kamienicy przy ulicy Prostej 8. Nigdy rodzina tutaj nie była zameldowana, w związku z tym myślimy, że ten epizod z Toruniem nie był bardzo długi, ale Halik całe życie podkreślał, że urodził się w Grodzie Kopernika, był z tego dumny. Do Polski powrócił w latach 70. odwiedzał Toruń, gdzie opowiadał o swoich podróżach, a wtedy na koncie miał już tysiące przebytych kilometrów. Jedną z najsłynniejszych wypraw była ta przez obie Ameryki, w której towarzyszyła mu pierwsza żona. Podróż rozpoczęła się w 1957 roku, trwała ponad 1500 dni, a w jej trakcie urodził się parze syn Ozana. Pamiątki z tej wyprawy znajdują się w Toruńskim Muzeum Podróżników imienia Tonego Halika. Placówka powstała w 2003 roku, 5 lat po jego śmierci. Jego druga żona Elżbieta Dzikowska co roku przekazuje eksponaty do Toruńskiego Muzeum. Jest tu także metryka urodzenia Halika potwierdzająca, że na świat przyszedł właśnie w Toruniu. W sumie na odwiedzających czeka około 2000 eksponatów. A co wiecie o Tonym Haliku? Lekcja w muzeum nie musi być nudna. Pokazujemy, że podróżowanie ma sens, że to jest inny sposób na życie, bardzo ciekawy, że można przeżyć nasze życie nie tylko w jednym miejscu. Zobaczcie, Europa jest tam. Tu jest Europa, tu gdzie jest tam dużo kluczy. Nie przed tablicą, a przed mapą drugoklasiści ze szkoły podstawowej nr 24 pasję do podróżowania mają zapisaną w planie lekcji. Patronem placówki jest właśnie Tony Halik. Byłeś w Brazylii? Jak było w Brazylii? Fajnie, przywiozłem dużo różnych pamiątek. Chciałabym na przykład do Grecji. A dlaczego do Grecji? Bo tam są ładne rzeczy. Opowiadaj, gdzie byłeś. W Hiszpanii, w Krakowie, w Gdańsku. Gdzie koniec? Przeciwnie, to może być początek wielkiej przygody. Toruń, Aleksandra Ciekot. A w jaką podróż zabierze Państwa Hubert Malinowski? Przekonamy się już za chwilę. Dobry wieczór. Dobry wieczór, myślę, Michale i drodzy Państwo, że trochę Was zaskoczę, bo zabiorę Was w podróż w przyszłość. 15 lutego w Toruniu odbędzie się meeting lekkoatletyczny Copernicus Cup, a dziś organizatorzy tego meetingu zdradzili nam gwiazdy. No i okazuje się, że takiego meetingu lekkoatletycznego w naszym kraju to jeszcze nie było. Kilkunastu medalistów Mistrzostw Świata, kilkadziesiąt osób, które mają na swoim koncie medale Mistrzostw Europy. W konkursie kulomiotów udział potwierdzili Storl, Whiting, Bukowiecki. W skoku wzwyż wystartują wszystkie medalistki ostatnich Mistrzostw Świata. Nie mniejsze emocje zapewnią tyczkarze, bo rywalem Piotra Liska i Pawła Wojciechowskiego będzie mistrz olimpijski z Rio de Janeiro, Thiago Brás da Silva. Meeting Copernicus Cup zaliczany jest do takiego zimowego odpowiednika Diamentowej Ligi, czyli cyklu World Indoor Tour. 15 lutego, przypominam, w arenie Toruń. A teraz jeszcze informacje o pogodzie. Czy po ponurym dniu jutro będzie szansa na słońce? Wszystko wie Magda Żakowska. Dobry wieczór.
Witam serdecznie. Chociaż jutro na przejaśnienia nie możemy liczyć, to gęste mgły, które w wielu miejscach spowijały dziś region, w nocy i jutro rozpędzone zostaną przez silny wiatr. Południowy napływ powietrza sprawi, że nawet nad ranem termometry pokażą już wartości powyżej zera. W tym roku ocieplenie zbiegło się z pojawieniem pierwszych zwiastunów wiosny. Wczoraj nad Bydgoszczą widziany był klucz żurawi. Od kilku dni na polach Jędrzejewa koło Błądzimia spotkać można już bociana, który również wypatruje powrotu słonecznych i cieplejszych chwil. To była Magda Żakowska, bardzo dziękuję. Ja przypomnę Państwu teraz nasze tematy dnia. Jarosław Gowin w regionie. Rozwój polskich uczelni, rozwój instytutów naukowych wymaga zdecydowanego zwiększenia nakładów. Wicepremier i minister nauki spotkał się w Bydgoszczy ze środowiskiem akademickim. Jest to nieprawdopodobna szansa. Po 60 latach pora na remont. Prawdopodobnie filharmonia w obecnym kształcie przestanie istnieć. Bydgoscy radni ponad podziałami wspierają rozbudowę filharmonii. Rzeźbiarz, samouk, artysta. Jest człowiekiem zasłużonym. Rok 2018 we Włocławku będzie rokiem Stanisława Zagajewskiego. Teraz to już wszystko. Za chwilę szczegóły prognozy pogody. O 19:00 rozmowa dnia, nasz wieczorny serwis o 21:30. A teraz dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do zobaczenia.